jak można rozwiązać problem nad wodą w momencie, kiedy potrzeba przepompować dużą ilość piasku leżącego na dnie i utrudniającego dostęp do spongu, na którym z reguły jest najwięcej złocin. Tym rozwiązaniem jest pompa hybrydowa. Pompa hybrydowa składa się z dwóch elementów. Tłoczącej, czy tej tłocznej części klasycznej pompy i powiększonego trójnika, który daje możliwość zastosowania końcówek o większym przepływie. A więc w jednostce czasu można przepompować dużo więcej piasku, jednocześnie zachowując tą samą siłę, to samo obciążenie na tłoczysku. Rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie łącznika, który będzie łączył tą część tłoczną pompy z częścią, w której są zamontowane zawory. Jest to jednoelementowy łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, który jednocześnie pasuje i do rury z tłokiem, i do trójnika. Rozwiązanie to może być wykonane w kilku wariantach, co do średnicy węża, którym odprowadzamy pompowany piasek. Tu w tym przypadku jest dokładnie taka sama średnica do takiego węża, jak był w pompie podstawowej. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie większego trójnika, w którym możemy osadzić końcówkę o większej średnicy jak poprzednia i przepływ wtedy piasku będzie dużo, dużo większy. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie bardzo dużej końcówki ssącej. Tutaj w tym wypadku jest zastosowana średnica 50 mm. Występuje wtedy bardzo mały opór przepływu i pompa pompuje bardzo lekko dużą ilość piasku w jednostce czasu. Wlot do końcówki ssącej możemy podzielić w dowolny sposób, zmniejszając pola przekroju, tak aby uzyskać odpowiednią wielkość pompowanego żwiru. Na 6, na 4 części, jak i również na 3. Tutaj musimy doświadczalnie dobrać taki podział, który pozwoli na nieblokowanie przelotu w rurze odprowadzającej. Pompa hybrydowa jest wygodnym rozwiązaniem, gdyż pozwala zabierać nad wodę mniej rzeczy. Wystarczy zabrać podstawową pompę i kilka trójników. Cały zestaw, który zabieramy nad wodę, jest lżejszy i bardziej operatywny w zależności od złoża, które eksploatujemy. Życzę powodzenia.